Życzymy spokojnych wieczorów filmowych. Ty wybierasz tytuł, my gwarantujemy stabilny internet. W najbliższą niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 32 w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tradycyjnie będzie można skorzystać z wielu atrakcji, w tym posłuchać muzyki. Gwiazdą wieczoru będzie polski raper Wad Stoja. Podobnie jak w ubiegłym roku na terenie trzewa będą działały trzy sztaby WOŚP. O atrakcjach przygotowanych w Centrum Kultury i Sztuki przez sztab Sławomira Kusowskiego oraz o kweście harcerzy informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Dziś przyszła pora na ujawnienie atrakcji, które będą czekały w ekonomiku, mówi szef sztabu Maciej Szulce. Zapraszam od godziny 14 do naszego Tczewskiego Ekonomika na ulicy Gdańską za które przygotowaliśmy, będzie coś i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, i dla starszej młodzieży, jak ja to mówię. Wszystko mamy oczywiście wyszczególnione na plakacie naszym orkiestrowym, na naszym pump i w całym internecie. Główną gwiazdą wieczoru będzie Wactoja, młody raper tego pokolenia, jak również zapraszamy na koncerty zespołów Disco, w których będziecie mogli Państwo spotkać Bayerfula, będzie mogli Państwo spotkać Elvi zespół D-Bomb, jak i również Krzysztof Zieliński z zespołem Christ student, który przybył z nami tutaj do studia, żeby też o tym trochę więcej powiedzieć. Będzie animatorka dla dzieci, będzie Wiciu, będzie nasza Laura Strzewa, finalistka programu Mam Talent i wiele, wiele innych atrakcji. Raper KEN, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy 126 wolontariuszy w tym roku. Z tego 110 osób będzie zbierało na mieście, 16 osób jakby będzie działało przy sztabie, ale wiadomo, tych ludzi jest dużo więcej pomagających na miejscu, którzy jakby nie mają identyfikatora głównego będą wspomagali nasz sztab podczas tego finału. Mamy również wolontariuszy w Skarszewach, gdzie współpracujemy z Domem Kultury. Przede wszystkim połączymy pokolenia. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Myślę, że też pokoleniowo poprowadzę ten WOŚP. Bardzo dziękuję Maćkowi tutaj za to wyróżnienie, można by powiedzieć, bo wspieraliśmy zawsze WOŚP. Nie tylko trzewski, ale bywaliśmy w różnych miejscach. A tutaj w Trzewie lokalnie cieszymy się z moją córką Wiktorią. Właśnie poprowadzimy ten WOŚP od 14 już. Przybywajcie licznie, słuchajcie Płuca po pandemii, czyli podnosimy się po pandemii, chcemy o tym zapomnieć. Im liczniej, tym piękniej także muzycznie, licytacyjnie będzie naprawdę dużo moc atrakcji. Postaramy się, żebyście byli naprawdę od 14 do wręcz późnych godzin wieczornych zadowoleni i, i, i zainteresowaniem z każdą godziną, myślę, brali w czynny udział. Do licytacji mamy tak, drewniany leżak, mamy 300-kilowe serce wykonane w Krakowie przez tamten zakład. Yy, pomiędzy koncernatami spływają do nas licznie oferty różne, licytacji. Będzie na pewno też loteria, będzie prawie tysiąc losów, będzie jeszcze fotobudka 360, będzie można u zrobić piercing oraz tatuaż, będzie też fizjosfera, będzie strefa gazro oraz strefa dla dzieci. Organizatorzy uprzedzają, że w ekonomiku w jednym momencie nie może przebywać więcej niż 499 osób. Jeżeli będzie ten limit... Przekroczony. Ochrona jakby zatrzyma licznik wpuszczania osób i po kolei, jeżeli jedna osoba wyjdzie, to jedna będzie mogła wejść, więc jakby to tak będzie to wyglądało. Jest to, jest to spowodowane bezpieczeństwem. Tegoroczny finał WOŚP jest dla szefa sztabu jubileuszowy i to podwójnie. Zacząłem 30 lat temu. Jest to mój jubileusz, 30 raz będę wolontariuszem. Pierw u pani Ani Kruszyńskiej w Domu Kultury, w teceku dawnym jeszcze, przy parku. No i potem jakby Roku na rok to szło, a dziesiąty raz będę szefem sztabu tutaj w Czewie, numer 3806. W moim sztabie będzie więcej jubileuszy, ponieważ będzie Karolina, która ma 15 rok w sztabie wośpowym jako wolontariuszka, Karolina Korycka, będzie Janek Gątarzewski, który ma dziesiąty raz, Zuzia Działkowska, która ma dziesiąty raz i Bożena Kundleska, która dziesiąty raz zasiądzie w Kasie, też będzie dla niej taki mały jubileusz. Zapraszam serdecznie od 14 do 23 do naszego od ekonomika na szereg atrakcji, yy, moc zdarzeń, które będą i myślenie zapomnianych chwil. Pamiętajcie, że mamy ferie. Pamiętajcie, zabierzcie gotówkę, bo nie mamy terminali. Im więcej będziemy tutaj wpłacali, im więcej będziecie Państwo wydawali, tym trzew zbierze więcej pieniędzy. Mam nadzieję, że pobijemy kolejny rekord. Do zobaczenia. Siema.